Cześć, witajcie kolejny raz. Cześć, witajcie. Dzisiaj znowu robię za Jedi'a, dlatego że się okazało, że znowu Zoom mnie niewłaściwie obcina, w związku z tym musiałem założyć kaptur. Wtedy lepiej obcina. No niestety, ja na Mógłbym szczęście nie czapeczkę mogę. jeszcze ewentualnie, No tak, ale musisz po jakoś. prostu, wiesz, no ma problem z włosami ewidentnie, no na szczęście ja tego problemu nie znam, To także... znaczy, on ma problem z oświetleniem tak naprawdę, dlatego że ja tutaj mam średnie możliwości regulacji oświetlenia, dlatego że nie mam możliwości ustawienia sztucznego na tle dobrze, żeby to ładnie łapało. W związku z tym robię to przy oświetleniu naturalnym. Oświetlenie naturalne jest dosyć ostre dzisiaj, w związku z tym jest jak jest. Jak jest mniej ostre, to wtedy lepiej obcina. Masz słońce? Tak, mam słońce. Kurde, tu farciarzu, u mnie nic, chmury, paskudnie, ble. Zdarza się. Nie wieje. Zdarza się. No Nie, dobra. to tutaj też wieje od rana rzeczywiście. Od rana było paskudnie, zimno, mokro No i wiało. to może dopiero do mnie przyjdzie, bo na razie jest syfiaście. No ale może będzie lepiej. A my chyba powinniśmy zacząć od tego, co w zeszłym tygodniu zaanonsowaliśmy, bo przypomnę, było nietypowe nagrywanko w czwartek, nie w piąteczek. No i nie mieliśmy jeszcze wszystkich informacji, bo jeszcze było to przed premierą, o nowych Motorola, które się pokazały, zostały zaprezentowane w Chinach. Mowa o Motorola Edge X30 i Edge S30. Chociaż tak naprawdę ta S-ka to dla mnie nie do końca jest taka nowość, bo próbowałem poszukać jakichś różnic, ale wiecie co, ja mam nieodparte wrażenie, popraw mnie Jacku, jeżeli źle mówię, że ta Motorola Edge S30 to jest po prostu lokalny wariant smartfonu, który u nas jest znany pod nazwą Moto G200, bo i wygląda tak samo, popatrzcie. I do tego w zasadzie, no i większość specyfikacji, te przynajmniej kluczowe cechy się zgadzają. Ma to ekran 6,8 cala z odświeżaniem 144 Hz i rozdziałką Full HD+. Niestety IPS-owy ekran, dzięki czemu czytnik linii papilarnych mamy na boku. I jeżeli działa tak jak w Moto G200, to jest to no, bardzo fajny czytnik. W środku Snapdragon 888 Plus, bateria jak to u Motorola 5000, ale niestety z 33-watowym tylko ładowankiem. Aparat do selfie 16 mega, za to z tyłu 108 mega plus 8 plus 2, czyli wiadomo, że mamy szerokokątny plus rozmywacz tła. I mnóstwo wersji pamięciowych, bo mamy od 6 plus 128, która kosztuje równowartość 1150 zł, poprzez 8128 za 1230, przeliczając z juanów. Potem mamy 8256, 1410 z IKO i 12 plus 256, najbardziej bycza wersja, za 1540, a ja tylko powiem, że odpowiednik, o w zasadzie praktycznie, jak powiedzieliśmy, tej samej specyfikacji u nas z pamięcią 8 plus 128 kosztuje 1999. Ty mówisz przez cały czas o S, tak? Tak, ja mówię o OS. S, tak, o tej drugiej, o tej gorszej, słabszej, bo, no bo tak jak mówię, no, w przypadku tego modelu w zasadzie można powiedzieć, że jest to prawie że klon. No może to brzydkie określenie, ale no tak wygląda, bo ja nie znalazłem jakichś różnic specyfikacji, ale no tutaj zdaje się też na ciebie. Może ty coś wypatrzyłeś? To znaczy, powiem szczerze, że chyba nie widzę. Przez moment mi się zdawało, ale się okazało, że X-a sprawdzałem, a ta ma dosyć spore różnice w związku No z tym. nie, to jest dużo słabszy Ale model. nie. Nie, jeżeli chodzi o S-kę, to rzeczywiście nie widzę. Nie wiem, jak jest z pamięciami na przykład, dlatego że nie mam rodzaju pamięci w G200 podanych, ale podejrzewam, że to są bardzo podobne co najmniej Myślę, konstrukcje, takie, że. że tutaj nic nie Różnice zmienili, no są bo pomijalne po prostu. tak, po prostu w Chinach jest większy wachlarz pamięci dostępnych, no i mają nowy pasa, tak, 12 plus 256, to no, to wierzcie mi, że jeżeli to chodzi tak jak ta G200, no to już ten telefon by był naprawdę petardą, ale no, powiem wam o tym co prawda za jakiś czas w recenzji, ale już tak zasygnalizuję, że byłby nie tylko
kierujsko szybką petardą, ale też bardzo praktycznym urządzeniem na zimę, bo świetnie ogrzewa dłonie. To dobrze, słuchaj, nie trzeba tych takich pstrykanek, tak, tych no ogrzewaczy dokładnie. kupować. Ty odpalasz sobie jakąś fajną gierkę albo zaczynasz nagrywać w wysokiej rozdziałce, albo nie wiem, nawet puszczasz jakiegoś stres testa benchmarkowego i już masz 50 stopni, bo tyle mi się udało zmierzyć. Co prawda kamerką termowizyjną, więc nie jakoś tam hiperdokładnie, no ale pokazuje, że jednak to jest bardzo fajny grzejniczek, ale odbiegliśmy od tematu, wróćmy do... Smartfon na zimę jak znalazł po prostu. Gorzej może być troszeczkę z nim w lecie, bo wtedy może lody roztapiać albo coś. No da, a później powiedzą, że globalne ocieplenie przez Snapdragona. No. Nie, no jest... Urządzenia mobilne na pewno się znacznie przyczyniają do podwyższenia temperatury światowej, przede wszystkim jak są produkowane. Tak, no ja jestem strasznie ciekaw tego nowego Snapa, bo no niestety te 3/8, kurczę, no w wielu smartfonach niestety, które testowałem, dały się poznać jako bardzo wydajne grzejniki. Niestety obarczone też solidnym throttlingiem, więc... No, ale to nie ma mocnych. No, w momencie, kiedy się pakuje tak potężne procesory do w tak niewielkiego urządzenia, to żadne odprowadzanie ciepła tutaj nie da rady po prostu. No, jeżeli ten procesor pracuje na pełnej wydajności, nie w PC, tylko w tak małej obudowie, bez wiatraczków różnych, bez radiatorów, bez... No, to dalibóg. No. Trochę tak, ale... Procent oczko niższy z serii siódmej albo niektóre Mediateki. Może nie są tak super wydajne, ale bądźmy szczerzy, to nie są aż tak odczuwalne potwornie różnice, a już się tak nie grzeją i nie ma... Wiesz co, ale to jest niestety tak, że ten wykres stosunku wydajności do temperatury pracy w tym najwyższym zakresie wydajności jest taki, jaki jest. Wystarczy przyrost kilkuprocentowy wydajności nawet, żeby w tej najwyższej półce procesorów, żeby podwyższyć. To jest tak, że po przekroczeniu pewnego, nie wiem, krytycznego punktu tej mocy wydajnościowej procka, to już leci w kosmos. No ale może ten nowy Snapdragon, który ma głupią nazwę moim zdaniem, bo się nazywa Snapdragon 8 pierwszej generacji, przypominam. Jakby nie mogli dziewiątek teraz zmiana, dać. Zmiana brandu, zmiana nazwy, tak, jakkolwiek znanej po prostu jest nonsensem kompletnym. Dobra. Jeżeli się coś takiego robi, to się powinno to robić na coś bardziej dźwięcznego, bardziej wpadającego w ucho, a nie na coś, co dodaje dodatkową cyferkę. No oczywiście, no zobacz, jak na przykład pięknie brzmi nazwa takiego mocarnego procka Tiger. To od razu widzisz, że to jest potęga. A nie, czekaj, niekoniecznie. No ale dobra, dworujemy sobie troszeczkę, ale właśnie ten najnowszy Snapdragon 8 generacji pierwszej zadebiutował, moi drodzy, właśnie w Motorola, tylko że w Motorola Edge X30. Możliwe, że ten smartfon zawita do nas pod trochę inną nazwą i pewnie ze słabszą specyfikacją, a na razie rzućmy okiem na to, co jest w Chinach. Więc Chińczycy mogą poza tym nowym Snapkiem cieszyć się pamięciami OFS 3.1 i DDR5, bo tu akurat podali te pamięci. Mogą się cieszyć znowu 6,8-calowym ekranem, ale już OLED-em, nadal Full HD i, co ważne, nadal z odświeżaniem 144-hercowym, no i jeszcze Antkiem 12 na dzień dobry już po wyciągnięciu z pudełka. Ja tylko dodam, że ten OLED to POLED jest. POLED, o przepraszam, masz rację, tak, masz POLED. According Gorilla Glass mówiłeś na ekranie, że piątka, tak? A nie powiedziałem, przepraszam, piąteczka, zgadzam się. No to According Gorilla jeszcze jest. Co do baterii, no to zgadliście, znowu 5000 mAh, ale z 68-watowym ładowaniem, czyli o niebo lepiej. No i cóż, jest też ciekawy aparat do selfie, bo ma, słuchajcie, aż 60 megapikseli, a żeby było jeszcze zabawniej, to ten smartfon występuje w jakimś takim wariancie special edition, pewnie o ograniczonej dostępności, gdzie tenże aparat jest schowany w ogóle pod wyświetlaczem. Więc są jakby dwie wersje tej Moto X30. Do cen zaraz przejdziemy, bo tam jest też dosyć ciekawie i mam wrażenie jeszcze, rozmawiając, chyba to sprawdzę raz, ale zdaje mi się, że w pierwotnym cenniku albo się Chińczycy pomylili, albo to są jakieś cuda, ale to za moment.
tylny aparat. 50 mega główny z optyczną stabilizacją, szerokokątny, nie zgadniecie, znowu 50 mega, ale z takim stosunkowo niedużym polem widzenia, bo 114 stopni. Zwykle mamy 119 albo nawet ponad 120 w niektórych. To znaczy, wiesz co, Adaś, to jest kwestia tego, że oni podają dwukrotne pole widzenia. Po pierwsze podają pole widzenia realne, czyli takie, jakie ma soczewka, a po drugie podają po redukcji krzywizny, tak? Czyli kiedy boki ci wyprostuje. W związku z tym tutaj realnie jest 117, około 114 jest rzeczywiście po redukcji zniszczenia. Trochę mniej niż zwykle, natomiast chyba trzeba w tym momencie pochwalić Motorola, że podali uczciwie to po geometrii. No i co jeszcze? Aha, dwójeczka jeszcze jest do rozmywania tła, bo żeby nie było zbyt skromnie, tak? Nie wiem, wstydzą się podwójnego, ale dobrego aparatu, no trudno. Oczywiście 5G, ReadyFor, czyli możliwość przerobienia, przekształcenia smartfonów w coś a la komputer, jest NFC, no wiadomo, wszystkie moduły łączności, jakie są, to są. I teraz przechodzimy do ceny pamięci. Znowu. Czekaj, a ty, bateria wspomnieli, że 5000 i ładowanie 68 watów, tak? Mówiłem, tak. I znowu Chińczycy nawalili wersji pamięci, widocznie lubią mieć wybór. Mamy, startujemy oczywiście znowu z typowego 8 plus 128 za równowartość 1920 zł. Później mamy 8256 za 2050, 12256 za 2175 i ta Special Edition z aparatem pod ekranem 2560, z tym, że tu skubańce, tak jak wcześniej zasygnalizowałem, albo celowo, albo przez pomyłkę nie określili, z jakimi pamięciami ten telefon jest. Ja domniemuję, co prawda, że to jest 12256, no ale nie podawali tego. Ja jeszcze spróbuję zerknąć do Motorola w międzyczasie, czy podali w cenniku, ale to w zasadzie nie wiem, czy was to interesuje, bo to jest telefon na Chiny. No ale dobra, powiedziało się A, to się trzeba powiedzieć X30 i zobaczymy. A może spróbujmy już zacząć opowiadać o bieżączce z tego tygodnia, bo też jest dosyć ciekawie, nie? To znaczy spektakularną nowość zaproponowało Oppo, to jest to, co widzicie za mną. Tak. Nie widać tego, jak ładnie jest animowany ekran. Ja widziałem, jak poszukacie troszeczkę w sieci, to znajdziecie, że on podczas otwierania, to te niebieskie łuski, które tam za mną widać, to one rozkwitają jak kwiat. Wygląda to rzeczywiście bardzo efektownie i bardzo fajnie, warto zobaczyć. Natomiast jeżeli chodzi o samą specyfikację, to starałem się znaleźć wszelkie możliwe szczegóły na temat tego smartfona, które podaje Oppo, które podają wszystkie urzędy, wszystkie certyfikacyjne jakieś organizacje. I ta specyfikacja jest w miarę pełna. Macie tam wszystko, my o wszystkim zapewne nie powiemy, dlatego warto zajrzeć. Mhm. To, co zwraca uwagę, to przede wszystkim oczywiście to, że to jest smartfon z elastycznym wyświetlaczem. Jeżeli mi się przyjrzycie, to zobaczycie, że jest ten jeden właśnie elastyczny wyświetlacz wewnętrzny, przepraszam, i jeden wyświetlacz zewnętrzny, oba są AMOLEDowe. Ten zewnętrzny, ten, który widać na pierwszy rzut oka, kiedy się bierze smartfona do ręki, to jest AMOLED 5,5 cala rozdzielczości 988x1972. Pokryty Corning Gorilla Glass Victus, czyli tym najnowszym, pracujący przy odświeżeniu 60 Hz. Ten wewnętrzny wyświetlacz, ten elastyczny, to również jest AMOLED, ale już powyżej 7 cali, 7,1, o rozdzielczości 1792x1920. 120 Hz odświeżanie i tutaj zrozumie się samo przez się, że nie może być szkła, bo to jest wyświetlacz elastyczny, w związku z tym ochrony przed zarysowaniem jako takiej szklanej po prostu z tych znanych zwyczajnie nie ma. No, Oppo nie zaszalało tutaj pod tym względem, że nie dało najmocniejszej z najmocniejszych konfiguracji, dało Snapdragona 888. To jest procesor jak najzupełniej wystarczający, żeby obsłużyć tę konstrukcję.
Dali baterię 4500 podzieloną na dwie baterie chętnych, którzy chcą sprawdzić, jakie te dwie baterie są, odsyłam do specyfikacji, bo to rzeczywiście jest bateria dzielona. O różnych pojemnościach są te dwie baterie, ale w sumie podają jako ekwiwalent 4500. Tu chodzi po prostu o wyważenie telefonu po otwarciu, żeby nam jedna połówka nie ciążyła. Ta po stronie aparatu fotograficznego część baterii jest mniejsza niż ta po stronie tego zewnętrznego ekranu. Tak, żebyście załapali mniej więcej, po jakiego grzyba podzielono baterię. No mamy dwie połówki obudowy, więc logicznym jest, żeby były dwie jakby osobne bateryjki. No. Jest szybkie ładowanie SuperVOOC i też nie jest ono najwyższe, bo to jest 33 W. Jest do tego ładowanie bezprzewodowe 15-watowe i ładowanie zwrotne 10-watowe, czyli można podładować czy smartwatcha, czy słuchaweczki. Wspomniałem o procesorze, wspomnieć należałoby również o pamięciach. Albo 256, albo 512 pamięci flash, albo 8, albo 12 giga pamięci RAM. Smartfon nie obsługuje zewnętrznych kart pamięci. I może jeszcze aparat. Aparaty z tyłu mamy taką wysepkę, która obejmuje trzy aparaty. I to jest 50 megapikseli z matrycą Sony, bardzo fajna matryca. Do standardowych zdjęć, 16 do zdjęć szerokokątnych, również matryca Sony i 13 do zdjęć tele z fajnym całkiem powiększeniem. Są jeszcze dodatkowe dwa aparaty. Jeden jest, tak jak wspominaliśmy zresztą w zeszłym tygodniu zdaje się, jeden jest, zanim jeszcze otworzycie smartfona, na przednim panelu, na wyświetlaczu umieszczony w rogu. Tak. Drugi jest z kolei, w rogu z kolei jest po otwarciu, jeżeli otworzycie ten ekran elastyczny, również ma aparat fotograficzny umieszczony. Tym razem w rogu to są takie same w zasadzie aparaty, one mają podobne parametry, to są również matryce Sony 32-megapikselowe, czyli dodatkowe jeszcze dwa aparaty po 32 megapiksele, wyłącznie do robienia selfie. Czy warto było cenę podnosić, robiąc to? No pewnie tak, no bo ci, którzy korzystają z rozmów wideo, a chcieliby to robić na dużym ekranie, no to jednak chcieliby mieć tam aparat. Ci z kolei, którzy nie lubią otwierać telefonu, tylko na szybko zrobić gdzieś selfika, będą zadowoleni z tego przedniego. Powiem szczerze, że nie mam pojęcia, to będzie i tak bardzo drogi smartfon, w związku z tym myślę, że to nie czyni wielkiej różnicy. Ja zaraz powiem o cenach. Jeszcze tak dodając do tej wideokomunikacji, no to otwierane smartfony są stworzone do wideokomunikacji, bo możemy je oprzeć na półotwartej części obudowy, bo właśnie w tym Oppo jest zastosowany taki zawias, który pozwala obudowę utrzymać nierozchyloną w całości, czyli robimy sobie taki mini laptopik, dzięki czemu na przykład możemy sobie na jednej połówce ekranu tego dużego mieć klawiaturę, na drugiej pole tekstowe, żeby nam się wygodnie pisało, no ale możemy też właśnie w wygodny sposób, mając ręce wolne, prowadzić wideorozmowę, a właśnie na połówce ekranu coś tam sobie jeszcze stukać, zapisywać, robić notatki. Bardzo to jest wygodne, polecam. Co do szkła, czy tam nie szkła w zasadzie na tym elastycznym ekranie, jest to Ultra Thin Glass, dobrze nam znane, czyli już chyba się domyślacie, kto jest producentem tego elastycznego ekranu. Jest to oczywiście Samsung. I teraz kolejna ciekawostka. W przypadku Samsungów, tych składanych, foldów, flipów, widzimy w miejscu złożenia wyraźną krechę na ekranie. W smartfonie Oppo dzięki innej budowie zawiasu już tej krechy tak wyraźnej nie ma. Owszem, widać to miejsce załamania trochę pod światło, trochę palcem jak się uprzecie, to wyczujecie, ale jest ono zdecydowanie dużo, dużo mniej widoczne, bo nawet jak ustawimy, macie zdjęcia w podlinkowanym tekście, ten telefon taki półotwarty, to wyraźnie widzimy, że ten ekran nie zgina się tak pod kątem niemalże prostym, tylko łagodnym łuczkiem przechodzi na drugą połówkę. Także jest to ciekawostka, ale skoro to dostarczył Samsung, Ja jeszcze wspomnę, że ty tak opowiadam, słuchajcie, dlatego, że on miał możliwość pomacania, jak rozumiem. Właśnie. Chcę wam teraz powiedzieć kilka takich doświadczeń z mojego punktu widzenia. To, że dostarczył ten ekran Samsung, to może zapowiadać, że już w kolejnych składakach Samsunga właśnie tej krechy na ekranie nie będzie, tylko będzie tak jak w Oppo. Oby. A może nie, no zobaczymy. W każdym razie w Oppo ten składany wyświetlacz wygląda naprawdę mega i fajnie. A co jeszcze ważne, to ten smartfon Oppo jest
dzięki swoim proporcjom, on jest troszeczkę szerszy, jeżeli go porównamy z Foldem, a na pewno dużo, dużo niższy. Dzięki temu jest bardziej kompaktowy, szczególnie po złożeniu. Jak go złożymy, to robi się naprawdę mały. No i tu oczywiście odsyłam po pierwsze do filmu, który popełniłem w piątek, dlatego nie było też tygodniówki nagrywanej w piątek ubiegły. No i oczywiście do zdjęć, gdzie możecie ten telefon obejrzeć z różnych stron, z różnymi detalami się zapoznać. On się zdaje mieć dziwne proporcje, słuchaj. Tak, on się wydaje dosyć szeroki, powiem szczerze. Tak, one są bliskie kwadratowi, bo ten wewnętrzny ekran, moi kochanie, próbuję sobie przypomnieć, jakie ma proporcje, ale zdaje się, że ma 8 z groszami do 9. Kurka, no zapomniałem, ja mam sklerkę. Ale czy ja to... O, ale tak, 8,4 tak do 9. To jest 1800 na 1920, także tak. Tak, 8,4 do 9, czyli niemal kwadrat. Powiem szczerze, nie obejrzałem na tym, nie zdążyłem, po prostu miałem bardzo mało czasu, żeby się pobawić tym telefonem. Nie odpaliłem żadnego filmu, więc nie powiem wam, jak na tym wygląda film, ale podejrzewam, że będą ciemne paski u góry i u dołu. Ja widziałeś tę fajną animację tych kusek? Tak, tak, animację możecie prawdopodobnie zobaczyć w filmie, który wam też podlinkowałem, który nagrałem w ubiegły piątek. No, powiem tak, to co zauważyłem, no to jeszcze w kilku miejscach tam interfejs można by było poprawić, natomiast jest też kilka rozwiązań, które już na przykład znamy z Foldu. Wspomniałem o tym, że można podzielić ekran na część klawiaturową, część roboczą, pozostawić urządzenie nie do końca otwarte i robić sobie takiego mini laptopika. Mamy też możliwość robienia sobie po pełnym otwarciu telefonu podglądu selfie, czyli walimy sobie selfie tylnym aparatem, który mamy po jednej stronie, a patrzymy, kadrujemy tym pomocniczym zewnętrznym wyświetlaczem. Względnie możemy też sobie na tym zewnętrznym wyświetlaczu pokazać temu, kogo fotografujemy, jak będzie skadrowane zdjęcie, czyli ten podgląd przerzucić jakby na zewnętrzny ekran. Jest oczywiście ta funkcja, że to, co zaczęliśmy na jednym ekranie po otwarciu czy też zamknięciu obudowy, wędruje bezpośrednio na drugi. No i jeszcze Oppo dodało bardzo fajny gest do dzielenia ekranu tego dużego na dwie części pomiędzy dwie aplikacje. Po prostu wystarczy paluszkami pociągnąć. To sobie wszystko możecie zobaczyć w filmie, który macie podlinkowany tutaj, no i gdzieś pewnie na kartach też macie tam zaproponowany ten filmik i na końcu tygodniówki. O. W każdym razie Oppo zaprezentowało rzeczywiście coś, co jest warte uwagi, coś, czego większość z nas nie liźnie nawet przez szybkę, dlatego że ceny są po prostu straszne. No właśnie ceny, widzisz, Jacku, bym zapomniał o cenach powiedzieć. Słuchajcie, ceny nie są wcale takie straszne. No, są wysokie, dobra, są wysokie. Dla zwykłego człowieka to one są wysokie bardzo. Wiesz co, nie, ale dla kogoś, kto kupuje zwyczajne flagowce, to już nie będą przerażające. Na razie w Chinach, bo niestety ten telefon póki co będzie dostępny tylko w Chinach. O dostępności w Europie na razie cisza, może w przyszłym roku. Ceny. 8256 kosztuje, przeliczając już na nasze, jakieś 4960. Do tego doliczcie VAT plus zaokrąglenie w górę i macie mniej więcej cenę na nasz rynek. Jest też wersja 12 plus 512. I ona kosztuje już prawie 6 tysięcy, bo 5800 niecałe kosztuje. No więc te 6 tam i pół myślę, że mogłoby być u nas na półce. 6499, no co jest nieco mniej niż w przypadku konkurencyjnego składaka. Tak mi się przynajmniej wydaje, o ile dobrze pamiętam. A no na pewno propozycja Oppo tutaj przebija, że tak powiem, swą kompaktowością. Jak ktoś nie chce mieć jakiegoś dużego telefonu, ale pogodzi się z jego zwiększoną grubością, no to powiedzmy, że może być to przekonujące. Jedno, co mnie martwi, no to tylko to, że kurczę, no Oppo tak troszeczkę za późno pokazuje ten telefon. Ja myślę, że jakby to było na początku tego roku, jakby wyskoczyli z tym telefonem, no to by było takie wow, a tak teraz no to mamy już tych składaków, bo i tam Xiaomi w Chinach oferuje i mamy Huawei kilka modeli i Samsungów kilka i to tak trochę już ginie, natomiast no tak jak mówię, tutaj myślę, że Oppo będzie chciał powalczyć chociażby kompaktowym rozmiarem tego urządzenia. Są jednak ogromne problemy z łańcuchami dostaw. Jest tak, że z częściami kłopoty są duże. Jeżeli ktoś wcześniej nie zaplanował pewnych rzeczy,
no to później się tego już nie dało zwyczajnie nadrobić przez wszystkie zarazy, No, które zgadza przez się i wiesz, no wydaje mi się, że sporo też czasu im zeszło na zaprojektowanie tego zawiasu, żeby nie było tej krechy na ekranie. O, jeszcze o jednym detalu wam nie powiedziałem, to drobiazg, ale obudowa po zamknięciu jest równa. Tu pomiędzy połówkami, no nie mam składaka, żeby wam pokazać w tej chwili niestety, ale łapiecie, o co chodzi. W przypadku innych składaków mamy takie tutaj pewną szczelinkę pomiędzy, z jednej strony, przynajmniej od strony zawiasu. W przypadku OPPO to się składa całkowicie na płasko, więc jest mniejsza szansa, że jakieś obce ciało tam wam, że tak powiem, wlezie podczas eksploatacji, kiedy macie na przykład zamknięty telefon w kieszeni razem z monetami, dajmy na to. No to taki niby szczególik, ale no powiedzmy w pewnym stopniu tłumaczący, dlaczego im tyle zeszło na wypuszczeniu tego telefonu. Poza OPPO, OPPO jest cudne, a poza OPPO w tym tygodniu mieliśmy jeszcze dwa honory. Jednego z nich macie za mną, to jest Honor X30. Na Snapdragonie 695 go zrobili. To, co fajne, to jest to, że obsługuje 5G, w przeciwieństwie od smartfonów brandowanych logo Huawei. Ma IPS-owy wyświetlaczek 6,8 cala, Full HD, pracujący oczywiście przy 120 Hz, jeśli chodzi o odświeżanie. Bateryjka 4800, jest szybkie ładowanie, oczywiście 66-watowe. Jest ładowanie zwrotne, ale tylko 5-watowe niestety. Częstotliwość próbkowania dotyku 240, nic genialnego przy tej częstotliwości odświeżania, ale jest ok. Pamięci 128, 256, jeżeli chodzi o flash, 6, 8 albo 12, jeżeli mówimy o pamięci RAM. 48 megapikseli z tyłu, główny aparat. Towarzyszą mu dwie dwójki niestety tylko, jak łatwo zgadnąć, do rozmywania tła i do fotografii makro. Z przodu mamy 16 megapikseli. No to, co zwraca uwagę, to znowu design specyficzny dosyć z aparatami rozmieszczonymi po okręgu, wyraźne, czarne, wielkie koło na tylnej obudowie z dużym napisem Matrix z tym, że to nie chodzi o Matrixa filmowego, tylko o Matrycę prawdopodobnie raczej. Tak, ale no tu akurat przeholowali, bo no te aparaty nie są aż takie rewelacyjne, żeby je tak akcentować i podkreślać. No taki, być nie, 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 są, nie są rewelacyjne, to prawda. Tutaj tak naprawdę para poszła w gwizdek designu, tak, żeby to ładnie wyglądało. Ale faktycznie były zdjęcia tych telefonów albo ich makiet ze sklepu i faktycznie w naturze prezentują się zacnie. To trzeba przyznać, że nawet nie wiem, czy nie lepiej niż na renderach, bo takie bardzo, te niektóre warianty są takie aż błyszczące, aż tak dają po oczach, więc jak ktoś lubi ładne. A, no, ładne są rzeczywiście, dosyć ładne, mi się bardzo podoba ten błękit przechodzący w róż, który u nas prawdopodobnie się nie pojawi, nawet jeżeli, znaczy pojawi. W Europie, mówię u nas w Europie, bo u nas w Polsce to na pewno nie, bo jak wspomnieliśmy już nieraz, że Honor zrezygnował z dystrybutora, z dystrybucji w Polsce, takiej oficjalnej, z przedstawicielstwa. Dystrybucja pewnie jakaś będzie w Polsce. No tak, ale biorąc pod uwagę, że no Honory mogłyby mieć Google i 5G, to podejrzewam, żeby szły lepiej niż te z marką Huawei, na które tych rzeczy... No nie, nie, no głównie ze względu właśnie na 5G. No. Podajmy może przeliczniki cenowe z tych cen, które się pojawiły w Chinach. Za wersję 628 Chińczycy zapłacą odpowiednich 970 zł, za wersję 828 1100, a 8256 1300 zł. Nie podano niestety, ile będzie kosztował wariant 12256, także tego po prostu nie wiem. A może on będzie jakimś ekskluzywem, może dla któregoś operatora, może będzie... Bardzo możliwe. Gift pack albo jakiś limited edition. No diabli wiedzą, ale będzie. No i kolejny design, który już znacie, nie wiem, z serii Nova, ale również z Honora, bo Honory też takie z dwoma panelami tyłu w stół fotograficznym występują. Ale tutaj to jest wielka sztuka rzeczywiście, bo tutaj to sugeruje rzeczywiście lepszego smartfona, bo do tej pory w takim designie wychodziły znacznie lepsze smartfony. No tak, to powiedz, co tam siedzi. Przy czym no nie, ja się nie czepiam całości, ja się czepiam głównie tutaj aparatów fotograficznych, które są niezbyt dobre. Jeżeli chodzi o bebechy, jest Dimensity 700, czyli też wiadomo, że będzie obsługiwał 5G. To jest taki procesor, który może po prostu zapewnić obsługę sieci 5G. IPS-owy wyświetlacz 6,75 cala, pracujący
HD tylko z plusem, ale z odświeżaniem 90 Hz. Pamięci 64, 128 albo 256, flesza 4, 6 albo 8 pamięci RAM. Z tym, że w tej chwili, jeżeli chodzi o to, co jest na rynku, Honor podaje tylko wersję 128 ze 128 giga flesza. Natomiast 64, 256 prawdopodobnie jest w planach, one się pojawią na rynku albo nie. Mają w każdym razie certyfikację na te pamięci również, także jest możliwe, że się pojawią. Tak, no. I aparaty, o których mówiłem, które słabizną troszeczkę wieją, z tyłu jest 13 plus 2 megapiksele, mimo tych takich dwóch wielkich kółek, które sugerują więcej, z przodu jest tylko 5 megapikseli, co sytuuje smartfonik niestety na najniższej w półce smartfonów dostępnych w Chinach z obsługą sieci 5G, tak naprawdę. No tak, ale cenowo też nie ma dramatu, bo tak. 428 można mieć już zarówno wartość 710 z ICO, 628 840 zł i 828 na razie najmocniejszy z dostępnych 970 zł, czyli najmocniejszy ma taką cenę, jaką najsłabszy X30 omówiony wcześniej przez nas. No tak, także tutaj powiem szczerze, żebym się chyba nie zastanawiał i jednak się zdecydował na X30 mimo wszystko. Nie no, zdecydowanie. To jest trochę lepsza propozycja. Zdecydowanie, a skoro już tak mówimy o tych dwukółkowych stylizacjach Huawei Honor, no to powiedzmy może, że Huawei szykuje, moi drodzy, premierę smartfonu klapki. Klapeczka będzie od Huawei'a, która już zdążyła się pojawić nawet na prawie że oficjalnych zdjęciach, bo w renomowanym magazynie modowym, który wrzucił na swoje konto w chińskim serwisie społecznościowym fotki modelki, aktorki, przepraszam, piosenkarki chińskiej z tymże telefonem. Rzecz się, moi drodzy, nazywa... Macie tutaj za mną taka ładna pani tam. Huawei P50 Pocket. No i w zasadzie... Smartfonik tak wygląda. O, no dwa, znowu mamy powtórkę z dwóch okrągłych takich elementów na obudowie, z tym, że jeden z nich jest pomocniczym wyświetlaczem. Całość konstrukcyjnie przypomina trochę no flipa od Samsunga, tu wielkiego pola manewru nie mają. Chodzi o to, żeby rzecz była designerska i mała po złożeniu, taki bardzo, myślę, kobiecy telefon, zresztą no wybór jakby piosenkarki do prezentacji tego modelu. Pudernica. No pudernica. Nie, no ta pani jest bardzo ładna, żadna tam pudernica. Nie, ja mówię o telefonie, że pudernica. Pani jest bardzo ładna. A to przepraszam. W każdym razie, no niestety nie wiem za dużo o tym telefonie, żeby wam już w tej chwili powiedzieć. Wiadomo, no, że jest okrągły ekranik zewnętrzny. Wiadomo, że czytnik linii papilarnych, jak to w składaku, jest na boku. Aparat fotograficzny chyba potrójny albo poczwórny. No tutaj no, ciężko po tych renderach, powiem szczerze, dojrzeć, ale coś mi mówi, że chyba będzie potrójny plus diodka w nim wbudowana. No na pewno jakiś przynajmniej mocna albo mocna średnia półka, jeżeli chodzi o bebechy. Prawdopodobnie Snapdragon 768. Oby. Albo Kirina jakiegoś wpakują. To tutaj, kurczę, nie mam pewności jeszcze. No wiadomo, nie będzie 5G, nie będzie usług Google. Pewnie ten telefon nie przekroczy granic Chin, a wszystkiego dowiemy się 23 grudnia, kiedyż to będzie jego premiera. I może... Tak, i to są premiery jeszcze, znaczy to jest jedna z tych premier, które nas czekają jeszcze przed świętami. Tak, dokładnie. I może jak już jesteśmy w Chinach, to skoczmy na chwilę do Rosji, bo tam się pojawił smartfon HTC, o którym najchętniej nic bym nie mówił, bo ciągle jeszcze jakiś tam sentyment do tej tajwańskiej marki mam, ale w przypadku tego smartfonu no ciężko powiedzieć cokolwiek dobrego, bo mamy tu specyfikację mocno budżetową, no to nic w tym złego nie ma tak naprawdę, bo no tanie telefony też muszą istnieć na rynku. Mamy tutaj procesor Unisoc Tiger T610, 4 plus 64 pamięci, baterie 4600 mAh, ale bez szybkiego ładowania. Mamy mini jacka, ekran 6,82 cala, ale niestety tylko HD+, w dodatku z dość szerokim podbródkiem na dole, a w górze z kroplonoczem na 8-megowy aparacik do selfie.
Z tyłu mamy dwa aparaty, cztery aparaty, ale nie, dwa, dobrze mówię, że dwa. Tak naprawdę mamy dwa, 13 główny, 8 megapikseli szerokokątny, bo pozostałe dwa to dwójki do makro i rozmywania tła. No i tak jak powiedziałem, nie byłoby w tym telefonie tak naprawdę nic złego, bo budżetowa niby, ale jak sobie przeliczyłem cenę z rubli, no to wyszło 725 zł. No sorry HTC, ale za 725 zł, już pomijam doliczenie podatku, ale już nawet na surowo licząc, 725 zł u nas można znaleźć coś o nieco ciekawszej specyfikacji jednak. Gdyby ten wszystko telefon... okej, słuchaj, tylko aparat szerokokątny to jest matryca z 5 megapikseli, a z przodu jest ósemka, tak? Wiesz co, to przepraszam, to ja chyba w takim razie zamieniłem. To znaczy, globalnie rzecz biorąc, słuchajcie, dane smartfona mamy od jednego z rosyjskich sprzedawców, dlatego że w rosyjskim oddziale HTC on się jeszcze nie pojawił. W związku z tym do tych danych trzeba jednak nadal podchodzić z odrobiną dystansu. Natomiast ten rosyjski sprzedawca podaje właśnie, że jest to sprzedaż oficjalna jak najbardziej. Podaje szerokokątny piątkę. Tak. Przepraszam, dzięki za korektę. Tak. Ja, wiesz co, ja już chyba nie dowidzę, wiesz? Się zasugerowałem tym przednim i jakoś, kurczę, no nie wiem. No. Spoko. W każdym razie cztery, które mogłyby być dwoma z tyłu, jeden z przodu. Tak, no w każdym razie szału ten telefon nie robi, aż na pewno nie przy tej cenie, bo gdyby był tańszy, to okej, no tanie telefony, jakby tak kosztował, nie wiem, z 500, no to by była całkiem spoko ta specyfikacja. I no niestety nie przyjmuję tłumaczenia, że HTC się ceni, bo takie tłumaczenie pojawiło się u nas na Facebooku, któryś z czytelników próbował jakby usprawiedliwić ten telefon. Nie. HTC już w tej chwili nie ma powodu, to żeby się cenić na rynku telefonów po prostu. Nie, no i nie w przypadku takich urządzeń. To może się cenić, gdyby wypuściło naprawdę ultraflagowca, to ja bym zrozumiał, że bo to jednak jest HTC, ale tu mówimy o budżetowcu, więc i będę to kopał, po prostu będę to kopał. HTC ceni się właściwie, jeżeli chodzi w tej chwili o okulary VR i mają w tym momencie jakąś tam ilość tych okularów w różnych zakresach cenowych i dobrze z różną jakością występujących technologicznych, to jest okej. Okay, jeżeli chodzi o smartfony, sorry. Nie jest powód, żeby się cenić. W przypadku smartfonów tego rodzaju, moim zdaniem, powodów, żeby się cenić nie ma, bo sama marka to już niestety nie znaczy tyle, co kiedyś. Z przykrością to oczywiście mówię, ale tak jest. Natomiast całkiem fajną propozycją, która się również w mijającym tygodniu pojawiła na Chiny niestety wyłącznie, jest Vivo X70T. On przypomina troszeczkę rodzinę X70, taką jaką ją znacie do tej pory. To, co warto wspomnieć, jego największe atuty to jest przede wszystkim AMOLEDowy wyświetlacz 656, pracujący w Full HD przy 120 Hz. Jest Exynos 1080, to nie jest najmocniejszy procesor może, który można by było wsadzić, ale jeżeli chcecie inny procesor, warto sięgnąć do pozostałych członków rodzinki X70. Ten procesor tutaj wystarczy, on obsługuje 5G, ma dosyć fajne osiągi, także naprawdę jest ok. Bateryjka troszeczkę mała może, bo w 4400, ale ładowanie za to 44-watowe. Pamięci w DDR4 i UFS 3.1, także też nie jest najgorzej. Aparaty fotograficzne z tyłu 40 plus 12 do zdjęć szerokokątnych plus dodatkowa 12 portretowa, z przodu 32 megapiksele do selfików. I to w zasadzie, po pamięciach chyba jeszcze nie wspomniałem, 128, 256 flash i RAM 8 plus, znaczy 8 albo 12, nie plus 12. Brak obsługi kart pamięci, ale to też było jakby do przewidzenia, że tak będzie. Tyle, jeżeli chodzi o Vivo z Chin w tym tygodniu. Jeszcze jeden klonik z innym procesorem tym razem, ale podobny do pozostałych X70. Mm-hmm. No i tablet mieliśmy jeszcze w tym tygodniu, nie? No tak, zapomniałem. Kurczę, fakt, to ktoś jeszcze robi tablety? Nie może być. Nie, ktoś robi dzisiaj. Dzisiaj nawet robiłem nowe. O tym dzisiejszym nie będziemy mówili. Jak chcecie, to sobie zajrzyjcie do katalogu. Bo dzisiaj robiłem tablet Blackview Tab 10 Pro, który
O rany, w dziedzinie niedrogich tabletów ma całkiem fajną specyfikację. Ja nie będę tutaj akurat polecał i reklamował, bo akurat tabletów nie zamierzam reklamować. Ja używam głównie do czytania tabletu. Ale tutaj jest całkiem sympatyczna specyfikacja za jakieś tam osiągalne pieniądze. Natomiast to jest specyfikacja na papierze, przypominam. A tablet, o którym wspomniałem, to nie jest tablet taki zupełnie chiński, tylko koreański. O, kota masz. To jest Galaxy Tab A8 10,5 cala. Tak jest. Dosyć. I tutaj pewnym zdziwieniem może być to, chociaż w zasadzie nie jest, ale mogłoby być to, którzy nie śledzą jakby tabletów Samsunga, że oparto konstrukcję na Unisoku też, na Tigerze te 618. No kryzysik, no co? No kryzysik. Kryzysik, tak jak mieliśmy problemy z łańcuchami dostaw, w związku z tym procesor się pakuje taki, jaki się ma pod ręką. Tak, ale wiesz, dzięki temu może właśnie Unisoc trochę się wybije, no na czymś muszą, że tak powiem, zarobić kasę i zdobyć jakieś tam... A niech trenują, może wpakują w jakiś dział rozwoju, może zaczną procesory lepsze robić. Życzymy im tego, bo im większy wybór, tym lepiej, nie? Dobra, wróć do tabletu. Podobnie jak poprzednik, to jest 10,5 cala, rozdzielczość 1200-1920. Bateryjka, jak się można by było spodziewać, 7000, około tam 7000 z małym hakiem, jak na 10 cali, to jest taki mniej więcej standardzik. Pamięci 32,64 albo 128 dyskowe, można używać kart pamięci, Bogu dzięki. 3 albo 4 giga RAM-u, czyli tutaj już widzicie, że to nie jest jakieś high-endowe, jak gdybyście po tym Tygrysie wcześniej nie zauważyli, to teraz już wiecie, że to nie jest high-endowe urządzenie, tylko raczej takie do niezbyt skomplikowanych operacji. 8 megapikseli z tyłu, 5 megapikseli z przodu, to też nie jest niespodzianka. Poprzedni tablet Samsunga zdaje się miał bardzo podobny układ. I teraz tak, trzeba uważać, dlatego że jeżeli chcecie kupić wersję z LTE, to zwróćcie uwagę, żeby to była wersja z LTE, a nie tylko z Wi-Fi, bo jest również taka z Wi-Fi. Jeżeli z kolei chcecie, żeby to tam było NFC, to też zwróćcie uwagę, żeby było NFC, bo tylko jedna wersja tego tabletu ma NFC. I to ta wersja właśnie, która obsługuje LTE, ale takich wersji są trzy wersje takie, które obsługują LTE, ale tylko jedna z nich obsługuje NFC, także zwróćcie również uwagę, żebyście kupili właściwy tablet, jeżeli akurat byście chcieli ten tablet kupować. Ja tylko ostrzegam, że są różnice, jeżeli się chce mieć konkret, to trzeba zwrócić uwagę po prostu. Też nie reklamuję tego tabletu w żaden sposób. Tak, no oczywiście jak to Samsung, ceny nie podano, lokalne oddziały będą ją podawać. Tak próbowałem nawet w tej chwili poszukać, to jedyne co wiem, że poziom zaczyna się od najtańszy model, kosztuje tam 230 euro, czyli nieco ponad 1000 zł. To jest wszystko, co na razie wiemy na temat cen, ale oczywiście to jest cena z zachodu, nie nasza polska oficjalna, więc musimy poczekać, aż polski oddział nam ujawni. No i przełączyłem się na to, co nas jeszcze czeka w tym tygodniu nadchodzącym. O, datę chyba macie, to jest 20 grudnia. Macie smartfonik IQ Neo 5S, który jest zapowiadany też przez takiego najwyraźniej przystojnego pana. I to jest taka propozycja, która prawdopodobnie będzie miała dosyć mocne aparaty fotograficzne, bo jak się wpatrzycie tam za mną w tło, to widać, że jest optyczna stabilizacja obrazu co najmniej. Tak, mamy już, że tak powiem, pewne przecieki, ale to też myślę, że powiemy wam o tym szerzej, no bo tak trochę producent też już tu poujawniał rzeczy, ale powiemy wam przyszłym. Tak, no to są oficjalne rendery, w związku z tym dlatego wam pokazuję, to jest w zapowiedziach po prostu. Wygląd jest oczywiście jak najbardziej legitny, bo to pokazał producent, sam osobiście. No i druga rzecz, źle wybrałem obrazek. Druga rzecz, która jest w zapowiedziach, to jest zapowiedź tego samego producenta i tym razem to jest IQ of Neo 5 Second Edition, bo to SE prawdopodobnie jest od Second Edition. Tak. W związku z tym... Budżetowo, ale też tego samego dnia jest spodziewana. Spodziewamy się jeszcze jakiejś premiery Realme, która będzie znowu pewnie jakaś tam ekoskóra się pojawi. Oczywiście Realme GT. No i oczywiście tego się spodziewamy, co za mną, czyli Vivo S12 i S12 Pro prawdopodobnie.
No, ale Tutaj też w tej chwili za mną widzicie gamę kolorystyczną, w jakiej ten smartfon będzie występował, tylko że tutaj widać niestety sam tył. Natomiast żeby zobaczyć przód, to się muszę przełączyć o też na bardzo, bardzo przystojnego pana. Ale akurat zasłaniasz. O, tu, tutaj o. widać przód, zasłaniasz. Tu pokazałeś. No to od razu wytłumaczmy trochę to Vivo, bo wygląda jak ten przód, to wygląda no jak... Idź pan stąd, ale no to dlatego, że tam będzie podwójny aparat do selfie, więc no nie potępiajmy i to może być naprawdę mocny aparat do selfie, bo... Nie no, to, że podwójny aparat do selfie, to ja czynia powiem szczerze, natomiast bardzo możliwe, że Vivo dorzuci tutaj sensowną identyfikację twarzy wreszcie, taką, która będzie bezpieczna dla użytkownika i gdzie nie będzie można rzeczywiście odblokować. Ja bym aż tak nie szarżował, no, ale tak. No zobaczymy. No dobra. Zobaczymy i tutaj też macie datę, tym razem to jest, tutaj widać 22 grudnia. Tak, także no, musimy się jeszcze w przyszłym tygodniu na chwilkę chociaż zobaczyć, żeby wspomnieć o tym, co będzie. Słuchajcie, na koniec skaczemy jeszcze może do Polski, a tylko tak sygnalizacyjnie. Poco M4 Pro 5G jest już u nas dostępny i to jest dostępne w całkiem fajnych cenach, ale to sobie sprawdźcie z podlinkowanego artykułu, jak tu nie będę reklamował. No testuję ten telefon, na razie zacząłem, wygląda fajnie. No to tyle, co wam mogę na tą chwilę powiedzieć. Jest to naprawdę ładna rzecz, jak na stosunkowo niedrogi sprzęt. I ostatnia rzecz, tylko tutaj to już mam bardzo mieszane uczucia, czy w ogóle o tym mówić. iPhone wprowadził klasyka na nasz rynek nowego, który jest słabszy od poprzedniego i chyba myślę, że na tym można poprzestać. Od po prostu słuchawkę do dzwonienia. To znaczy, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda w tej chwili, nie wiem, czy stan gospodarki, czy stan finansów producentów, czy też, nie wiem, polityka może, jeżeli chodzi o technologie różnych producentów, porównajcie sobie, bo ten nowy telefon iPhone'a nazywa się Maestro 2. Porównajcie sobie z Maestro 1. Sprawdźcie, jak wyglądają kwestie związane ze specyfikacją techniczną i zobaczcie, zastanówcie się, który telefon byście dzisiaj kupili, gdybyście chcieli zwykłego feature. Nawet design. No nie, szkoda o tym gadać, nie będziemy, że tak powiem, już kopać chyba tego biednego iPhone'a, aczkolwiek... Znaczy, ja no, powiem szczerze, że tutaj nawet nie chodzi mi o iPhone'a, tutaj chodzi mi po prostu o pewną taktykę producencką, która opiera się na jakiejś tam podstawie, która była całkiem niezła, produkuje kolejny telefon czy kolejne urządzenie z podobną nazwą, z następnym numerkiem albo z Pro, albo z jakąś literką. No, i okazuje się po prostu, że ten nowy, który powinien... To chyba nawet 2 lata minęły prawie od premiery pierwszego. Tak będzie. Dwa lata mijają, wypuszcza się telefon i ten telefon jest gorszy od poprzednika. No kurczę, jak można. Trzy, bo on był na MWC, pamiętam chyba, zdaje się. On był chyba w 19 roku pokazywany. No, on był w 19, no a mamy 21. Już końcówkę, więc prawie że... Nie chodzi mi tutaj akurat o iPhone'a, to jest po prostu rozczarowanie, że ktoś wypuszcza coś, co mogłoby się sprzedać i wypuszcza gorsze niż było poprzednie. No kurczę, właśnie, no. Chciałem powiedzieć, że na rynku nie ma fajnych feature-fonów, no nie ma. Jeżeli chcecie kupić telefon do dzwonienia, prostą słuchawkę z klawiszami, bo tylko dzwonicie i SMS-ujecie i nic więcej wam nie jest potrzebne, poza tym, żeby nie trzeba było tego codziennie ładować, to kurczę, jesteście skazani na, no nie chcę użyć tego słowa, ale no jest taka kategoria na G-fony. No. Jestem codziennie w różnych serwisach handlowych, jestem w dużych hubach handlowych chińskich, tak? I nie chodzi mi tutaj o tych sklepach, o te sklepy, do których normalnie ludzie mają dostęp, tylko chodzi mi o rzeczywiście huby handlowe takie, gdzie można kupić ryszmydło i powidło. I tam Chińczycy mają feature phone i one są całkiem fajne, one potrafią mieć metalowe obudowy, całkiem fajne wyświetlacze, 2,8 albo nawet wyżej. Co prawda wyżej kufałki rzadko się zdarza, ale też się zdarza, że są powyżej kufałki feature phone. No, i tam jest 380 na coś, nie pamiętam w tej chwili. No tak, ale no jest, jakoś to już wygląda, no. Jakoś to już wygląda i nikt tego nie sprowadza. Ani. Znaczy, problem jest w tym, że Chińczycy mają rzeczywiście bardzo duży wybór. U nas jest znacznie mniejszy. Natomiast kupować w Chinach, bo one się pojawiają oczywiście w różnych sieciach sprzedażowych chińskich, można je tam znaleźć.
Natomiast to jest, kurczę, ogromna ruletka. Chińczyk może pójść do sklepu i obmacać ten telefon i stwierdzić, czy on mu się podoba, czy on go chce mieć, czy on dobrze działa. U nas niestety trzeba ryzykować i kupować w sieciach chińskich handlowych, co jest niefajne po prostu. No. Po prostu jest niefajne. No tak, no mówię, no nikt się nie pokusił o sprowadzenie fajnego feature-fona. Nie wiem, może... Znaczy ja powiem szczerze, odkąd się... Słuchaj, odkąd pojawiły się polskie firmy na tym rynku, polskie firmy, które chciały sprzedawać telefony, feature-fony, zdawało mi się, że będą się starali rzeczywiście sprowadzać to, co najlepsze, oferować ludziom to, co najlepsze. Nie najprostsze zupełnie takie nie, zupełnie toporne, takie siekiery, nie, tylko nie, jednak nie, coś, co będzie proponowało pewien poziom technologiczny. No nie, no niestety nie, no powiem tak, zdarzyło się chyba wspomnianemu już tutaj, no można to powiedzieć, bo to żadna reklama, iPhone'owi sprowadzić przed laty, bo nie mówię, że przez ostatni rok, ale kilka lat temu mieli kilka takich fajnych strzałów, faktycznie kilka modeli, które zamówili ze swoim logo u Chińczyków, okazało się być naprawdę fajnymi. Taki przypadek, że one pochodziły od firmy znanej wówczas pod nazwą Xiaomi, ale to tak... No, tak. Natomiast te smartfony były rzeczywiście udane. Drugą taką firmą była już nieobecna u nas, zdaje się, od dłuższego czasu firma rumuńska Olviu. Też brali od Xiaomi i też kilka konstrukcji, które oferowali podówczas ze swoim logo, było naprawdę byczych i te telefony, mówię to z ręką na sercu, można było używać, kupować, sprzedawać bez poczucia obciachu. Teraz przykro mi, no nie. Słuchajcie, ale to najwyraźniej działa, najwyraźniej takie są prawa rynku, bo jeżeli taki Maxcom na przykład, który też produkuje feature-fony, nie potrzebuje w zasadzie się reklamować, nie potrzebuje rozsyłać swoich telefonów po redakcjach, żeby ludzie je oglądali, co. One najwyraźniej się sprzedają i zarabia się na tym najwyraźniej ciężkie pieniądze. Ludzie chyba po prostu nie potrzebują czegoś lepszego. Nie wiem, lepszego aparatu, lepszego wyświetlacza, może lepszej pamięci. Może nie potrzebują po prostu. Może rzeczywiście to ma być telefon wyłącznie do dzwonienia i już. Dokładnie i to nie tylko telefony. Popatrzcie na te wszystkie marki supermarketowe. Ja nie będę wymieniał z litości niektórych marek, ale zobaczcie, niektóre firmy funkcjonują na naszym rynku od lat już, niektóre marki i działają cały czas, mimo że sprzedają to, co sprzedają. Widocznie opłaca się ściągać to kontenerami, wymieniać sztuka za sztukę, jak się popsuje i tak dalej. To działa i te firmy raczej nie zbankrutowały i nie zanosi się na to, żeby zbankrutowały. Kto wie, to wiadomo, domyśli się, o jakich firmach mówię w tej chwili, ale funkcjonują od lat, popatrzcie. Czyli jednak, no niestety, kupujemy tandetę. No. Tak, tylko że zobacz, kurczę, na Zachodzie zrobiła się z tego sztuka. Są takie firmy jak, nie wiem, jak Emporia czy Doro, które pakują w oprogramowanie do telefonów. One wypuszczają na rynek niemiecki, holenderski, na rynki europejskie telefony dla seniorów głównie, ale starają się tam wrzucić oprogramowanie na przykład nawigacyjne, oprogramowanie do zdalnej obsługi, swojego własnego huba jakiegoś, dzięki któremu można kontrolować jakby zdrowie, nie wiem, mamy starszej, taty, babci, dziadka i tak dalej. Także coś jednak robią. Własna myśl. A u nas kupujesz telefon, po czym w menu zamiast, kurde, save widzisz ratuj, a zamiast latarki to masz pochodnie po tłumaczeniu. No tak to niestety u nas wygląda. Smutek, po prostu, kurczę, chyba, nie wiem, przedświąteczną depresję zacząłem mieć po tym wszystkim, bo tak pomyślałem właśnie o tym szale zakupowym, prezentowym, Black Friday, Friday i tak dalej. Ile tego koksu poszło do ludzi? I ilu ludzi będzie potem rozczarowanych tym, że mają urządzenie, które jednak nie jest takie, jak sobie wyobrażam. Ja mówię, nie wiem, Adaś, może ludzie po prostu nie potrzebują dużo. Może ktoś, kto używa feature-fona, rzeczywiście się zadowoli. Jacku, wydaje mi się, że potrzebują, tylko są psiakrew biedni. Po prostu nie stać ich na zakup telefonu za 2-3 tysiące. Wiesz co? Adaś, ale to nie do końca jest tak, bo nadal jest naprawdę bardzo wiele osób, które jednak preferują feature-fony właśnie. Znaczy tak, telefon tylko nie mają co. Już. Tak, oczywiście. Jest część nawet, powiedziałbym, ludzi zamożnych, którzy chcieliby feature-fony, ale latałem, bo znam takich ludzi, z przedpotopowymi Nokiami 6310, ale wiesz dlaczego? Bo nie ma dobrej alternatywy. Mają albo smartfona wypasionego za, kurde, 3-4 tysiące,
który po upadku na płytki już nie działa i trzeba kupić nowy, albo z drugiej strony mają starą swoją Nokię, którą kupili kilkanaście lat temu, która do tej pory bydle działa, a jak upadnie na płytki, to pękają płytki, a nie wyświetlacz. Tak, no wiem, no moja mama ma 3510i, tak, tą kolorową już, bo 3510 była czarno-biała, 3510 no kolorowa. Ona została opakowana w taki plastik, że nic z tego nie bierze, no po prostu nic z tego nie bierze. Mama chciałaby wymienić, bo to już jest dosyć zużyty telefon, on ma naprawdę swoje lata, ale nie ma na co tego w tej chwili wymienić, po prostu nie ma na co. Dokładnie, ale wracając do tych czerwonych, to cena też czyni cuda, one muszą być tanie, bo kupują je, tak jak mówię, ludzie raczej mniej, przeważnie, mniej zamożni, którzy nie mają wielkich wymagań, często, gęsto to są emeryci, no a wiadomo, jakie emerytury w tym kraju są, póki jeszcze są w ogóle, no po prostu, tylko to też nie oznacza, że trzeba tym ludziom wciskać byle co, no przykro mi to mówić. Znaczy ja tam się będę upierał, że jest masa osób, które potrzebują po prostu mieć prosty telefon. Znam wielu budowlańców, na przykład kierowców i tak dalej, którzy poza smartfonem, którego używają owszem, mają również telefon do prostej komunikacji, tak? I wtedy nie potrzebują rzeczywiście mieć bardzo skomplikowanego tego telefonu, no bo mają smartfona poza tym jeszcze, tak? Słucham? Przede wszystkim go nie potrzebują codziennie ładować i o to też najczęściej korzystają, a potrzebują być w kontakcie. Tylko ale mówię, wiesz, tylko rozmawiają, to jest odruch, łapiesz telefon do ręki, naciskasz jeden guzik czy dwa guziki, masz odblokowany, tak, a nie kombinujesz, o rany, znowu coś nie tak klikłem, znowu coś nie tak przesunąłem, coś mi się uruchomiło, tak? Palec miałem mocny, ja rozumiem ten ból, to znaczy rozumiem ludzi, którzy rzeczywiście preferują nie posiadanie wyświetlacza dotykowego. Ja też to rozumiem doskonale, tylko nie rozumiem, dlaczego ci ludzie są skazani na byle jakość w tym momencie. No tak się właśnie nad tym próbuję zastanawiać, że może po prostu takie opcje, jakie oferują tego typu telefony, nie wystarczają po prostu, no nie wiem. No ja też nie wiem, ale może kiedyś, kurczę, pokuszę się, po prostu pójdę do sklepu, kupię taki telefon. Znaczy, wiesz, myślę sobie, że babcia czy dziadek, który może zrobić zdjęcie wnuczki aparatem, tutaj jest akurat 03, chociaż diabli wiedzą, że to jest, chociaż iPhone akurat podaje właściwie, raczej. Także powinno być 0,3, ale dziadek czy babcia, którzy chcą mieć ładne zdjęcie wnuczki i zrobią to takim aparatem, a później zechcą je wydrukować na przykład, przekonają się boleśnie o tym, że czasem nie wystarczy. No czasem po prostu nie wystarczy. Nie. Podobnie jest z innymi rzeczami, które chciałoby się zrobić i nagle się okazuje, że mój telefon tego nie potrafi, mimo tego, że telefon znajomego, sąsiada w rodzinie kogoś, kto ma podobny, jednak umie to zrobić. I wtedy się ewentualnie można boleśnie przekonać, że coś jest z tym nie tak. Tamto też było tanie, a ma coś innego. A moje było tanie i tego nie ma. Nie, niestety z naszym rynkiem, z naszym krajem jest po prostu coś nie tak i tyle. Dobra. Nie, myślę, że jest mniej więcej tak, jak z większością innych krajów europejskich. No po prostu to nie jest kwestia rynku. To jest w jakiś sposób kwestia tego, że przedsiębiorcy... Słuchaj, Adaś. Robisz cokolwiek, ryż produkujesz, robisz wszystko, żeby na tym ryżu zarabiać. Jeżeli utrzymujesz się na rynku przez kilka lat, znaczy, że zarabiasz. Znaczy, że zarabiasz i funkcjonujesz i ten ryż, nawet jeżeli go sprzedajesz z robakami, to ten ryż jest najwyraźniej dobry, skoro ludzie go kupują i na tym zarabiasz, tak? No tak, różnica polega... Jeżeli nie trzeba się wysilać, to po co próbować? No powiedz. Nie, no jasne, oczywiście. Różnica polega na tym, że w Polsce schodzi ryż z robakami, który w Niemczech już by się przestał sprzedawać i tam by zbankrutował, ale to... Akurat sądzę, żebyś się mocno zdziwił, dlatego że co prawda jest Emporia czy Doro, ale to są również drogie marki, wyobraź sobie. Poza tym, że to są telefony dedykowane jakby dla specjalnego odbiorcy, to są również drogie marki. I zdziwiłbyś się, słuchaj, dlatego że choćby jeden z naszych wspólnych znajomych, który do redakcji dawniej przyjeżdżał na Piotrkowską, opowiadał o tym, że wy Polacy jesteście bogaci. Wy macie jakieś strasznie wypasione telefony. Ja mam taki prosty i pokazywał rzeczywiście prosty telefonik feature-fona, z którego dzwoni na co dzień. Mówi, Niemców nie stać na to, żeby kupować drogie telefony. W związku z tym to nie jest, Adaś, tak, że to tylko u nas w ten sposób jest. Nie wiem, no to najwyraźniej statystyki kłamią, no ale dobra. Może tak.
Dobra, słuchajcie, bo przeciągamy. Widzimy się za tydzień. Mam nadzieję, że uporamy się w miarę sprawnie przed świętami, także bądźcie z nami, z tym, że tygodniówka będzie nietypowo dzień przed Wigilią, po to, żebyście Wigilię spędzili w rodzinnym gronie, a nie przed komputerem, czy tam smartfonem, czy tam. Nie chcemy was ściągać przed komputer. Ja co prawda wiem, że wiele osób ucieka przed sprzątaniem, przed tą kołomyją coroczną, świąteczną. I będziecie mieli świetną mówkę dzień przed Wigilią. Nie mogę posprzątać, bo oglądam. I tego się trzymajmy. A w Wigilię dobrze jest znieść rodzinę, nawet jeżeli ona jest niekoniecznie tak fajna, jak by się chciało. To dobrze jest poznosić tę rodzinę, bo się ma jedną tylko. Tak, i zrobić sobie zdjęcie, żeby dobrze wyjść. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Wszystkiego dobrego do przyszłego tygodnia. Cześć.